Raz, raz, raz. Dzisiaj jest moja kolej, żeby złożyć świadectwo, jak się nauczyłam. Było to już trochę czasu temu, więc zastanawiam się, od czego zacząć. I postanowiłam zacząć od życia płodowego. Dlatego, że ja byłam dzieckiem, już ostatnio miałam okazję też o tym mówić przed trochę większym audytorium. Byłam dzieckiem niechcianym. Może nie wdając się w jakieś szczegóły, powiem tylko, że byłam dzieckiem przede wszystkim nieplanowanym i też gdy moja mama była ze mną w ciąży, wydarzyło się dużo bardzo złych rzeczy i na podstawie tego, co się wydarzyło, mogę wnioskować, że też dużo złych słów było wypowiadanych pod moich adresem. Mój dziadek absolutnie nie akceptował mojego ojca i jeszcze na dodatek, gdy moja mama była w ciąży, zmarł. Więc tego stresu, tych trudnych rzeczy było bardzo dużo. Ja byłam dzieckiem, które ciągle płakało i płakało i płakało. I myślę, że to było gdzieś to odrzucenie, które się w ten sposób manifestowało. I od kiedy pamiętam, żyłam w depresji. I to było dla mnie takie naturalne, wręcz się dziwiłam, że inni ludzie w ogóle tego nie odczuwają. I myślę, że to było też z tym związane, że mój tato zaangażował się bardzo mocno w okultyzm. On zaczął, gdy ja miałam, nie wiem tak naprawdę dokładnie, kiedy on zaczął, ale bardzo wcześnie. I on był zafascynowany mocą, miał mnóstwo książek ezoterycznych, okultyzm, sam praktykował. Wahadełko, nie wahadełko, jakieś tam seanse psychotroniczne, wszystko co się dało. Po prostu w domu moich rodziców wciąż jeszcze jest chyba ogromna biblioteka. A ja po prostu jako dziecko zaczęłam to chłonąć. Też zaczęłam w to wchodzić. Też mi to zaczęło fascynować. Moc i w ogóle, że coś poza tym światem materialnym jest, ja nie wiedziałam co, ale mi to ciągnęło jak narkotyk. I ja nie zdawałam sobie sprawy z tego wtedy jeszcze, że dopiero jak się nawróciłam, zrozumiałam, że z okultyzmem jest ściśle powiązana właśnie między innymi depresja, że to się może w taki sposób manifestować, że duchy się przyklejają. Ile razy byłam chora, to mój tato tam wyczyniał nade mną różne rzeczy. Ja sama czytałam tą literaturę, jeżeli można w ogóle to nazwać literaturą. I tak po prostu to trwało. I też ja miałam, znaczy nie mogę powiedzieć, że miałam typowe myśli samobójcze. To była taka forma pocieszania się, bo przez to, że było mi tak strasznie źle, to sobie myślałam, że jak już nie będę mogła znieść tego napięcia, to po prostu wyskoczę oknem i się wszystko skończy, albo tam, nie wiem, wcielę się w kolejne właśnie stworzenie, tak? No to samo to słowo, w coś się wcielę, tak? I tak się pocieszałam. Całe szczęście nie zdobyłam się nigdy na ten krok. I całymi latami po prostu tak właśnie żyłam. Później, wiadomo, jak już zaczęłam, już byłam nastolatką i zaczęłam się nurzać w, jak wielu ludzi, właśnie alkohol i imprezy i takie poszukiwanie ukojenia w rynsztoku. Poszłam na studia, był ciąg dalszy oczywiście. W ogóle powiem wam, że miałam straszny groch z kapustą w głowie. Tak teraz analizuję to, bo z jednej strony okultyzm, tak, wszystko, właśnie ta ciemna strona mocy, a z drugiej strony ja miałam takie przebłyski, że miałam taką koleżankę, która była taką katoliczką, mocno taką wierzącą katoliczką i ona jeździła na rekolekcje powołaniowe czasami do klasztoru, więc ja pojechałam z nią i tak się tym z kolei zafascynowałam, co mi w ogóle nie przeszkadzało w tym, żeby wrócić zaraz pognać na imprezę i się po prostu nagrzać, nie? To po prostu był totalny mętnik. I też wiecie co, to jest niesamowite, jak Bóg takie rzeczy potrafi też użyć, bo pamiętam, jak czytałam jakąś tam książkę właśnie o reinkarnacji i tam była też mowa o tym, że dostęp do Boga mają tylko te najczystsze duchy, te, które już przejdą tą drogę oczyszczenia i tylko te najczystsze duchy. Ja do dzisiaj pamiętam tą myśl, którą miałam, tak sobie pomyślałam, jejku, jak ja bym tak chciała się do takiego etapu, żeby być taką czystą, żeby tak już po tych wszystkich inkarnacjach móc po prostu przebywać z Bogiem. No ja nie pamiętam, jak ja sobie to sformułowałam, ale to było to pragnienie. I tak sobie ja teraz to wspominam, tak? Jak się nawróciłam, że gdzieś jakby Bóg wtedy pracował we mnie i oczywiście z tego etapu takiej chwili i fascynacji z katolicyzmem ja z kolei później zaczęłam
w ogóle być taką bardzo taką ironiczną, taką, taką osobą wobec wiary, w ogóle wobec Biblii, wobec chrześcijaństwa. Zaczęłam sobie myśleć, jak można w ogóle w coś takiego prymitywnego wierzyć, przecież to jest przeżytek, jakiś tam Adam, jakaś tam Ewa i że niby jakieś drzewo takie w raju i drzewo takie w raju, tylko kiedy wydawało mi się to bajkami i zaczęłam być bardzo cyniczna. I pamiętam, że kiedyś, i to też później, jak już się nauczyłam, przypomniałam sobie, że ta sytuacja miała miejsce. W czasie studiów waletowałam w akademiku, gdzie przychodziła do tych moich koleżanek, które mieszkały legalnie, pewna dziewczyna. I ona tam coś właśnie opowiadała o Bogu, rozmawiała o Jezusie. I ja do niej właśnie mówiłam, jak ty w ogóle, jak ty możesz w takie rzeczy wierzyć? No trzeba mieć otwarty umysł i w ogóle. A pamiętam, że mnie to tak strasznie irytowało, że ona mi odpowiadała tylko, ja nie wiem, po prostu Bóg roztacza wokół mnie klosz ochrony. I ona tak z tym kloszem ochrony mnie to tak irytowało, bo po prostu ja tak pogardzałam nią w swoim sercu. Ale wiecie co, tego dnia, pamiętam też to teraz, jeszcze tego dnia, jak poszłam spać, tak przed zaśnięciem sobie myślałam, co on tak z tym kloszem ochrony, po prostu irytowało mnie, to gdzieś to coś we mnie robiło. I później z kolei, ja byłam na filologii i myśmy mieli konwersację z niemieckiego i na co zajęcia po prostu każdy miał swoją, znaczy zaproponować jakiś temat do dyskusji i miała się odbywać dyskusja. Chodziło o taką swobodną wymianę myśli. I ja się sobie pomyślałam, co by tu wymyśleć i uznałam, że o, Kościół katolicki w Polsce i jego wpływ. Myślę, to będzie coś, bo w naszym roku było kilka zagorzałych ateistek i kilka zagorzałych katoliczek. Pomyślałam sobie, to się będzie działo. I rzeczywiście się działo. Natomiast po tych zajęciach szłam z dziewczyną, która w ogóle się nie odzywała. Ja się tam, ale było dzisiaj, prawda, żeśmy tutaj sobie podyskutowali, a ty czemu w ogóle się nie odzywałaś? I ona powiedziała zdanie, które mnie zaintrygowało. Ona powiedziała, a tam ja tam z katolikami nie dyskutuję, bo z nimi to się nie da. No jak to z katolikami? I ja w ogóle pierwszy raz usłyszałam, że w ogóle jest coś innego niż katolicyzm w tym kraju. I tak ona mi zaczęła opowiadać o tym kościele protestanckim, że oni tam coś modlą się na językach, że jakaś moc, no tak hasło moc, myślę, o, coś ciekawego. I stwierdziłam, że że sprawdzę to, co to jest. Poprosiłam ją sama o namiary, nie, żeby mi powiedziała, gdzie to jest, co to jest, bo chciałabym właśnie zobaczyć, tak, co to w ogóle, co oni tam w ogóle wyprawiają, że to tak jakieś języki, nie języki. W ogóle kompletnie sobie to inaczej wyobrażałam, niż teraz wiem, jak to jest. I ja tam poszłam z ciekawości, chciałam zobaczyć w ogóle, kto to jest, a weszłam i od samego początku chciało mi się płakać. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Ja ledwo się mogłam opanować po prostu, żeby tam nie zacząć wyć. I w pewnym momencie pastor zrobił wezwanie, że kto chciałby tam modlić się o coś, już nie pamiętam intencji. Wszyscy wyszli na środek. Ja się siedzę sama, myślę sobie głupio, wyjdę też. Wyszłam i wśród tych, znaczy podeszła do mnie dziewczyna i powiedziała mi, że ta modlitwa nic nie da, jeżeli ja nie ureguluję swojej relacji z Bogiem. I tak jakby mi się wyłączył w ogóle umysł wtedy, bo ja po prostu całą sobą czułam, bardziej niż myślałam i po prostu ja widziałam, że prędzej czy później ja wejdę w to jako masełko i stwierdziłam, że po co odwlekać. Ona się mnie zapytała, czy ja chcę podjąć tą decyzję. Ja jej powiedziałam, że tak. Ona mnie wyciągnęła na bok, zaczęła się ze mną modlić, poprowadziła mnie w modlitwie. Podbodliła się przez Duchu Święty, zostałam ochrzczona Duchem Świętym, czyli te języki, o których oni wcześniej słyszałam. Bóg mi to dał. I dopiero, wiecie co, i to też jest, ja tak się zastanawiam, jak to w ogóle funkcjonuje, bo dopiero jak ja się nawróciłam, jak zostałam oszona Duchem Świętym, po prostu spłakałam się strasznie, ja sobie dopiero uświadomiłam, zaraz, to istnieje piekło. To znaczy, że był Adam i Ewa i że teraz to wszystko muszę łyknąć. Ale wiecie co, przez to, że ja doświadczyłam Bożego działania, Bożej obecności, to i tego, że On objawił mi się w mocy, to ja to wszystko, ja uznałam, że albo przyjmuję wszystko, czyli przyjęłam znaczy tak, ta dziewczyna pokazała mi drugi rozdział Dziejów Apostolskich, ja zobaczyłam, że to dokładnie tak jest, to co przeżyłam jest tam opisane i uznałam, że jeżeli to zafunkcjonowało, to niezależnie od tego, jak bardzo obraża mój umysł cała reszta, to albo ja biorę wszystko w pakiecie, albo mogę stąd w tym momencie wyjść.
I ja to po prostu wszystko przyjęłam. Ja później też się zastanawiałam, dlaczego to było tak, że Bóg mnie dosłownie, to było oczywiście duchowe przeżycie, to było też przeżycie dla mojej duszy bardzo intensywne, bo po prostu to była. Ja czułam się, jakbym się unosiła nad ziemią. Ja po prostu myślę, że ja w ogóle z kilku demonów zostałam wtedy uwolniona w tym momencie, jak się nawróciłam, bo ja po prostu czułam taką lekkość, jakiej nigdy w życiu nie doświadczyłam. I myślę, że też dlatego Bóg w taki sposób przyszedł do mnie, ponieważ w moim domu właśnie był i jest niestety okultyzm. I ja potrzebowałam zobaczyć, że to nie jest tak, że diabeł ma moc, a teraz przyszłam do Boga, no i teraz trzeba będzie jakoś przetrwać ten okres życia z Bogiem. Tylko Bóg mi pokazał, że w nim jest potężniejsza moc, że to, co było, zostało zniszczone przez to, co przyszło, tak? To ta światłość, która przyszła do mojego życia, zniszczyła tą ciemność, w której tkwiłam. I ja zobaczyłam konfrontację mocy i zobaczyłam, kto jest górą. Zobaczyłam, że Bóg, potężny Bóg, jest pełen mocy i to nie jest jakiś starzec zgrzebiały na tronie, tylko że to jest po prostu, to jest, no brak słów, no co można powiedzieć, tak? Wszechmogący, cudowny Bóg. No i tak wyglądało to moje nawrócenie. Kilka miesięcy kompletnie nad ziemią się unosiłam. Biegłam oczywiście do zoo, żeby zobaczyć te wszystkie stworzenia Boże. Byłam po prostu w szoku, jakie zwierzęta chyba są piękne. W ogóle to było coś niesamowitego. I później, no bo ja się już jakiś czas temu nawróciłam, no trochę czasu minęło. Też dużo się przeprowadzałam, przez jakiś czas byłam w tym kościele w moim rodzinnym mieście, potem się przeprowadzałam, więc jakby w różnych miejscach Polski jakoś tak się zadomowiałam na dłużej albo na krócej. Potem zdarzył się taki epizod kilkuletni, niechlubny. Trafiłam do Adwentystów Dnia Siódmego. Tam w ogóle poznałam mojego męża, adwentystę, to znaczy w ogóle poznałam go w synagodze, nie? No, ale był adwentystą. I po prostu wyszłam za niego, potem się okazało, znaczy dotarło do mnie, że jestem w sekcie. Więc tak mówię to skrótowo, żebyście wszyscy wiedzieli, bo niektórym już opowiadałam, a już żeby wszyscy wiedzieli, tak? Byłam adwentystką. No i ja później wyszłam z tego kościoła, natomiast mój mąż poszedł głębiej w judaizm, nie? To tak do wiadomości. Kto jeszcze nie wie, a tylko dlaczego nawiązuję, bo chciałam powiedzieć, jak ja trafiłam tutaj do kościoła. To też, wiecie, jest niesamowite, bo wyszłam z kościoła adwentystów Dnia Siódmego. Pozdrawiam wszystkich adwentystów. I po prostu szukałam kościoła, tak? Bo wiedziałam, że muszę być gdzieś w kościele. I słuchajcie, zrobiłam sobie listę tych kościołów, które znałam, że są w Warszawie. I postanowiłam, że zrobię tour of Warsaw i po prostu odwiedzę kościoły, modląc się i pytając Boga, gdzie jest moje miejsce. I między innymi też wyszłam w internecie na Kościół Mocy, tam posłuchałam nauczania Artura i stwierdziłam, nie, to za ostro, nie, to za mocno. Tam myślę sobie nawet, ile tam szła, bo to za ostro, za mocno, nie? Znaczy ja w Błogosławie tym braciom i siostrom, nie, ale ten. I wiecie co, obeszłam wszystkie te kościoły, ale tak nie mogłam się nigdzie znaleźć. Po prostu uczułam, że właśnie zrobiłam, odhaczyłam na liście to wszystko i stwierdziłam, nie wiem, ja nie wiem, co robić. I tak rozmawiałam z moją koleżanką wierzącą. Tak jej mówię, słuchaj, no nie wiem, co robić. Ona mówi tak, w taki sposób, słuchaj, to może idź do tego Cyrońskiego jednak, nie? Ja myślę sobie, no to może pójdę rzeczywiście. I wiecie co, w sobotę wieczorem zaczęłam się modlić o to. I po prostu Bóg do mnie przyszedł z takim przekonaniem. Ja wiem, dlaczego przyszłam tu na końcu, nie? Bo mnie po prostu diabeł za nos tak wodził, tu, tam, siam. Chociaż z drugiej strony może dobrze, bo wiem, byłam wszędzie, tak, wiecie, i wiem, że... W sensie, wiecie, byłam i już nie wiem, że jakby to nie to i nie mam wątpliwości, nie ma tego znaku zapytania, a nóż, widelec, gdybym tam poszła, to może by się okazało, że super i w ogóle w porządku miejsce, a tak to nie mam wątpliwości, tak, nie miałam wątpliwości, te wszystkie miejsca jakby obeszłam i jednak nie. No i ja tak naprawdę wiedziałam, że to jest moje miejsce w sobotę wieczorem, przed tym, jak przyszłam tu w niedzielę. Było podobnie mnie przed takim przekonaniem i wszystko się tak układało w całość, nie? No i oczywiście nie żałuję, no i mamy poczucie, że jestem zdecydowanie na swoim miejscu. No i tak to wygląda. Super.